Dzień dobry, w studiu Włodzimierz Czerzasty, szep mozowieckiego SLD i Stowarzyszenia ordyntacka Uśmiecha się pan od razu. Uśmiecham się, bo widzę panią. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani, dzień dobry państwu. Wyborcy SLD potrzebują celebrytów, czy SLD tak dramatycznie potrzebuje fanów? No o czym pani mówi? Niech pani powie. Pan jest inteligentny, pan bierze, ja mówię o listach. SLD. No proszę wskazać tam chociaż jednego celebryta. Weronika Marczuk na o, pewno jest celebrytką. No to mamy taki problem. To ja radzę wszystkim polskim chłopcom i dziewczętom, żeby pojechali do Londynu na zmywak bądź na taniec na rusze. następnie, żeby zrobili studia prawnicze, następnie, żeby otworzyli swoją kancelarię prawną, następnie żeby zrobili jeszcze wyższe uprawnienia prawnicze, następnie żeby. Zostali szefem stowarzyszenia angielsko-polskiego i następnie żeby Anglicy wystawili ich na pierwszym miejscu do Europarlamentu. A jakie ma to związki jest, to z SLD? Jest, to, jest, a to jest mało ważne, jakie ma związki z SLD, bo SLD sięga do różnych, do różnych środowisk, natomiast to jest Myślę, że co, dla to, co liderów jest, SLD, dla niektórych. Pa panie przewodniczący. I jest bardzo. ważne, jakie Weronika Marczuk miała dotychczas związki z SLD. Proszę pani, ale nie wiem... Nikt nie kwestionuje jej umiejętności i właściwości, natomiast chodzi o jakąś, nie wiem, hierarchię, poczucie ale sprawiedliwości. Jaką, ale jaką? Ale jaką hierarchię? Kwalifikacje polityczne. Ale jaką hierarchię? Czy... Hierarchię dziobania, no powiedzmy. No dobrze, ale hierarchia dziobania skończyła się w SLD, dał Bóg dwa lata temu. W tej chwili patrzymy na to, kto co ma w głowie, a nie kto na jakiej funkcji siedzi, bo jeżeli byśmy patrzyli na politykę poprzez to yy, i myśleli, że charyzma się bierze z funkcji, to mam dla pani złą informację, nie, charyzma się bierze z rozumu. W związku z tym nie ma żadnej hierarchii dziobania, pani Marczuk ma lewicowe poglądy, jest otwarta na Europę, jest specjalistką yy, od Ukrainy, w związku z tym jest na naszych listach, w związku z tym będę jej bronił, a wie pani również, dlaczego będę jej bronił? Bo nikt poza palikotem jej nie atakuje. A Anna Kalata też będzie pan jej bronił? A dlaczego mam jej nie bronić? To proszę bronić. A proszę bardzo, minister pracy. W rządzie PiSu? W rządzie PiSu. walor jest? W PiS ale zawsze pani broni PiSu. W rządzie PiSu z ramienia. Tak, tak z ramienia samo, samoobrony. Ale przypomnę pani, żeby być uczciwy, że drogi ludzi związanych z SLD, bo ona zaczynała od SLD, były różne. A głównie wie pani, dlaczego były różne? Przez głupotę SLD. Leszek Miller również startował z list samoobrony przez głupotę SLD oraz przez własną nierozsądną decyzję, za, za co przeprosił. W A z tym, kiedy SLD zmordowało, panie. Myślę, Myślę, że z półtora roku temu, jak SLD popatrzyło na swoje wyniki dwa lata temu, jak dostało 7%. I dostaliśmy słusznie, bo byliśmy głupi. W związku z tym, jak w tej chwili się otwieramy na różne środowiska, patrzymy w przyszłość, a nie rozliczamy ciągle się z przeszłości i patrzymy, kto jest mądrzejszy, kto jest głupszy. I nie, nie, nie wiem, pod, pod stołem nie rozdajemy kart, jesteśmy partią przewidywalną, to was boli. A nie. nas nie. Nic mnie nie boli wyjątkowo dzisiaj. A, no, a, pan, nie nie a pan nie pretendował do kandydowania nie. do parlamentu? Nie. Dlaczego nie? Dlatego, że to jest sfera polityki, która mnie nie interesuje. To znaczy, ja jestem oczywiście ortodoksyjnym zwolennikiem Unii Europejskiej zarówno od strony własnych poglądów, jak i Sojuszu Lewicy Demokratycznej, jak i Stowarzyszenia Ordynacka. Natomiast to nie znaczy, że nie ma ludzi mądrzejszych ode mnie. Pani, ja po prostu nie znam się na Unii Europejskiej, nie, nie wiedziałbym, co jest najważniejsze i nie wiedziałbym, co jest najmniej ważne. W związku z tym uznaję to, że są ludzie mądrzejsi ode mnie i to już jest dla mnie, muszę pani powiedzieć, duży komplement. Tak sobie teraz o sobie sam pomyślałem. A Grzegorz Napieralski ma mniejsze kwalifikacje niż osoby, o których y, m, mówiliśmy wcześniej? Nie, Grzegorz Napieralski ma, nie, nie wpuścimy pani na rozmowy takie, jak SLD prowadziło 2-3 lata temu i teraz myślała pani, że powiem o Grzegorzu Napieralskim, to zły człowiek. Nie, proszę nie czytać moich myśli, to swoje i odpowiadać. Dziękuję, zostałem postawiony proszę państwa do konta. Fantastyczny polityk, człowiek, który zdobył 14% w wyborach do, na prezydenta. W tej chwili w ustawianiu, w, w określaniu miejsc na listach zmierzył się z panem profesorem Liberackim, eurodeputowanym. Dostał gorszy wynik, jeżeli chodzi o, o, o zarząd partii, chociaż wcale niezły. Został umieszczony na drugim miejscu na tej liście. Czy podejmie decyzję o startowaniu z drugiego miejsca z zachodniopomorskiego i Lubuskiego. Najbliższe dni pokażą. Nie jest zainteresowany. Pani już to wie? Tak dzisiaj mówił. No w jednej już... z rozgłośni radiowych. No ale dzisiaj jest dopiero wtorek. Ile mandatów drużyny SLD będzie satysfakcjonujące dla sojuszu? O jak najwięcej. Przede wszystkim trzeba się wziąć do roboty. Mamy naprawdę dobre listy. Na 13, na 13 jedynek mamy 5 kobiet. Mamy 48% kobiet na listach. W związku z tym rekomenduję wszystkim partiom, które opowiadają, że kobiety powinny być na listach, żeby to robiła, a nie o tym opowiadały. Myślę, że znaczy ja bym był usatysfakcjonowany, jakby było 10-11 mandatów. Czy wydawnictwo Muza kiedyś wydawało podręczniki? Chyba nie. Bardzo dawno temu mieliśmy jakiś taki flip z podręcznikami, ale to chyba było 10 albo 11 lat temu, 12 może. A podoba się panu idea jednego podręcznika dla pierwszaków? Pani idea, to mi się podoba, ale ponieważ jestem wydawcą, to wiem, że tej, ta idea nie zostanie zrealizowana, przynajmniej nie w tym roku. Dlatego, że to był taki pomysł pr e, który się spodobał w pierwszej chwili, ale z tego co widzę, jak w tej chwili jest rozbierany cały ten pomysł centymetr po centymetrze, to ludzie widzą, e, że im się to podoba coraz mniej. Dlatego, że się nie da zrobić podręcznika jednego w, w przeciągu dwóch miesięcy bez konsultacji ze środowiskami nauczycielskimi, bez, środowisk bez konsultacji z różnymi w ogóle środowiskami, które tworzą społeczeństwo obywatelskie, dlatego, że zapomniano no bo nie wiedziano po prostu w Ministerstwie Edukacji, że do podręcznika są róż różne inne rzeczy dodawane. Nie, no myślę, że wiedziano. No wie pani, chyba nie, dlatego że słucham. Nowej pani minister. Ośrodek Rozwoju Edukacji dostał zlecenie przygotowania tak, takiej całej koncepcji ośrodek... dotyczącej też metodyki. Tak, materiałów ale, ten, ale ten ośrodek nigdy w życiu nie tworzył żadnego podręcznika. Ale wynajmie fachowców, jak powiedziała pani ale, minister. Ale, ale wie pani, ja nie będę mówił o, o jakie, jakie wydawnictwo, z jakim wydawnictwem kierowałem, bo nie chcę go reklamować. Trzeba naprawdę nie mieć wiedzy, żeby opowiadać, że można tę książkę w nakładzie 450 tysięcy egzemplarzy dostarczyć w czerwcu. Nauczycieli trzeba do tego przygotować. Trzeba to wszystko skonsultować. Trzeba dać szkołom dodatkowe elementy. No tablice, dobrze, ale jeżeli historie. to się stanie, to a wie pani, co? A wie pani, co się jeszcze To co, stanie? wejdzie pan pod stół i odszczeka? Ale ja życzę dobrze Polsce, w związku z tym mogę czekać e, 24 godziny na dobę, jeżeli coś zostanie mądrze zrobionego, a dzieci zostaną e, w jakiś tam sposób, e, e, a dzieciom w jakiś tam sposób pomożemy, ale tak. Bo I pani był... minister się zaklina, że to jest możliwe no dobrze, i że będzie ten podręcznik. Dobrze. Pani minister się zaklina, a za chwilę za, na panią minister będą wszyscy przeklinać. Chciałem pani powiedzieć, że ministerstwo wydało spore pieniądze, o czym już w tej chwili zapomniałem. Miało na to, żeby różne były programy i podręczniki do szkoły, do pierwszej, bądź do drugiej, bądź do trzeciej klasy w związku z tym, że na przykład poziom uczniów jest różny. W związku z tym, jeżeli będzie taka sytuacja, że to się wszystko zrówna, a, a że poprzez wydanie jednego podręcznika to będzie po prostu z tego jedna wielka awantura i wielka krzywda. A kiedy nauczycieli przygotujemy do tego wszystkiego, całego nowego podręcznika? A kiedy skonsultujemy to na przykład z kościołem, jeżeli, bo przez środowisko kościelne za chwilę będzie miało coś do powiedzenia, czy tęcza to będzie tęcza, która łączy Boga z wierzącymi. No nie czy to nie będzie tęczy w pierwszej klasie. Nie rysowała, pa, nie rysowała pani tęczy w pierwszej klasie. Nie Chodziła coś, pani na rysowała... religię, bo ja chodziłem na religię. Ja też chodziłam Rysowałem na religię. dzień i noc Tęcze na religii w pierwszej klasie, żeby <grym> nie, nie to tęczy. Dobrze. było. No. Dobrze, to może teraz by... pytanie następne. Czy Dobrze. wybiera się pan na olimpiadę? Ja nie. A po co Leszek Miller y, jedzie, bo jest super kibicem? Panie, co po pierwsze jest kibicem? A po drugie, wydaje mi się, że politykę trzeba uprawiać w ten sposób, że nie można od trudnych problemów uciekać. No jeżeli, jeżeli rząd polski czasami mówi i prezydent czasami mówi, że nie pojadą do Soczi, to przypomnę, że Rosja jest naszym, jest naszym sąsiadem, że Rosja robi w tej chwili, organizuje olimpiadę i że nawet jeżeli są rzeczy, które nam się w Rosji nie podobają, to nie znaczy, że nie powinniśmy brać udziału w tego typu imprezie. Czyli premier jedzie, czy leci jako wicepremier, czy może nawet premier inspektor? Nie, 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 nie. Leci jako mądry człowiek były premier rządu polskiego, bo jednocześnie wczoraj doniosły gazety, że jesteśmy bardzo na Rosjan zdenerwowani w związku z tym, że przestali do nas, od nas kupować wieprzowinę. Tak? Ale jeżeli chodzi o Sochi, to nie. Jeżeli chodzi o, o, o Chiny i o Pekin, to bardzo lubimy się spotykać. Z przywódcami Chin i Pekinu. Natomiast w tym momencie, bo mamy wymianę gospodarczą, chcemy mieć jak największą, ale w tym momencie o Tybecie zapominamy. W związku z tym upraszam o jakiś rozsądek i konsekwencje w polityce zagranicznej. Ale uprasza Pan prezydenta i premiera? Oczywiście, rozumiem. że tak. A jeżeli, Czyli robią błąd. A je, a tak, a jeżeli robią źle, ale to w tym inni momencie... też inni przywódcy europejscy też tam się nie wybierają. Wie pani, ale wie pani, to nie jest tak, że jak ktoś całe życie robi coś mądrego, to czasami nie robi czegoś głupiego. Czyli oni głupio e, robią? Ja uważam, że głupio. Ja uważam, że po prostu e, nie da się rozwiązywać problemów poprzez izolację. Nie da się rozwiązywać problemów na przykład Ukrainy, nie zapraszając studentów, młodych ludzi na wymianę do Polski, pokazując i do Europy, i pokazując Europę i Polskę, pokazując demokrację. Bo jeżeli ci ludzie tej demokracji nie będą widzieli, to nie będą wiedzieli do czego... Dążą. Sojusz proponuje uchwały w sprawie okrągłego stołu. 6 lutego, czyli w czwartek, będzie 25 lat od rozpoczęcia tych obrad. Dopuszczam państwo możliwość, że to nie będzie jednomyślna uchwała, dlatego że myślę, że jakaś liczba kontestatorów, nawet wśród byłych uczestników, może być w Sejmie. No tak, na przykład Jarosław Kaczyński, tak. Wszystko dopuszczamy, natomiast my tylko chcemy powiedzieć jedną rzecz, że 25 lat temu przy okrągłym stole siedziały dwie strony. To znaczy i strona rządowa i strona opozycyjna. Ostatni, ostatni, w ostatnim czasie, jak były rocznice okrągłego stołu, wydawało się, że siedziała tylko strona opozycyjna i się dogadywała. Nie wiadomo w jakiej sprawie, bo przecież jak wszyscy są z jednej grupy, to właściwie wszystko jest jasne. To co będzie w tej dla uchwale? Nas, Właśnie podkreślenie dla nas, tego dla faktu? Nas, dla, nie, będzie podkreślenie faktu, że jest to dla sojuszu lewicy demokratycznej, na przykład, bo to jest nasz sposób myślenia, ale i dla Polski, bo to właściwie powinienem to powiedzieć przede wszystkim dla Polski, sposób na rozwiązywanie problemów. Kompromis, racjonalizm i, i jakby tolerancja pełna. No dobrze, ale radykalizm. jeśli nie będzie, kończąc, jeśli nie będzie jednomyślności, to. To się ta... nie powieszy. No ja rozumiem, że pan się nie powiesi, tym bardziej, że pan nie będzie głosował, to nie jest pan posłem. Tak, ale... ale emocjonalnie jestem tak związany. No dobrze, z ale mądrymi, czy, czy, czy może być prostu... taka uchwała niejednomyślna? No ale to, to się okaże. No mam nadzieję, że nie będzie niejednomyślna, bo to, co się jak się kończy uchwała niejednomyślna, niestety SLD w pewnej chwili pokazało przy przemyku. W związku z tym myślę, że powinni się z tego błędu uczyć wszyscy oraz wszystkie partie. W związku z tym namawiam do głosowania za. Uchwałą, za tą uchwałą jednomyślnie, dlatego, że uważam, że było to coś, co ukształtowało wzór funkcjonowania demokratycznego w Polsce. Mówię o okrągłym stole. Dziękuję bardzo. jeszcze Czarzasty, SLD, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję Państwu, do usłyszenia.